Wartości te najważniejsze w życiu. Taki był temat spotkania z ojcem Leonem Knabitem, który odwiedził Sanok w ramach czwartych nocy kultury galicyjskiej. Rotunda, nowa sala w Sanockim Zamku, pękała w szwach. No, spotkanie było fantastyczne. Jest osobą naprawdę bardzo ciepłą, bardzo kontaktową, niezwykle radosną i jakby z pasją podchodzi do każdej swojej sprawy. Rzeczy, które mówi, to są naprawdę takie fundamentalne dla każdej osoby. No, jestem jeszcze trochę pod wrażeniem, także trochę brakuje mi słów, ale naprawdę polecam każdemu, kto będzie miał taką okazję i możliwość, żeby na takie spotkanie z księdzem Knabitem się udał. Same pozytywy. No, w każdym bądź razie podobało mi się bardzo. Bardzo podobało mi się to, że ojciec Leon nie stwarzał dystansu. Jest, tak jak już pani zauważyła, tak jak ja powiedziałam, postacią znaną. Nie czuć było dystansu. Był wręcz przeciwnie osobą, która pozwalała się poczuć swobodnie, ale jednocześnie wzbudzał respekt i z wielkim zainteresowaniem i z wielką uwagą słuchałam tego, co miał w trakcie tego spotkania do powiedzenia, że tych treści było bardzo dużo, no to niewątpliwie było to spotkanie bardzo ubogacające i dające ogromną pożywkę do jakichś własnych refleksji, do przemyśleń. W dzisiejszych czasach takiej gonitwy szczurów zatracamy te wartości nierzadko. No i myślę, że po prostu ojciec nam przypomniał po prostu to, co żeśmy powinni wiedzieć na życiu codziennym. Kierowanie się prawdą, wiernością i cnotą opłaca się, bo daje nam szczęście i spokój w życiu, mówi ojciec Leon Knabit. Prawda, wierność, to właśnie wystarczy. Bo się wszystkie, jak powiedzieć, grzechy, a dla niewierzących, wszystkie uchybienia, braki i tak dalej, powstają z tego, że jest nieprawda. Że ktoś coś mówi, robi, a nie jest przekonany, nie jest przezroczysty, nadrabia minę, albo jakieś korzyści zupełnie w ramach poprawności politycznej. No i wtedy wychodzi, że ludzie są niepewni, nie ufają sobie, nie wierzą i społeczeństwo się dezintegruje, czyli rozjeżdża. Podczas spotkania z sanoczanami Benedyktyn Styńca kilkakrotnie wspominał Jana Pawła II. Dla niego samego papież Polak był nie tylko wielkim autorytetem, ale także przyjacielem. Znali się od 1957 roku. Połączyły ich góry w Żywcu. Jego prawość, jego uczciwość, jego stosunek do Kościoła, jego wiara, relacja do człowieka, zaufanie pełne, na czym niekiedy przegrywał. By nie miał szczęścia do ludzi, bo co? Jeśli komuś coś zlecał i polecał, był przekonany, że tak się tym przejmie, jak on swoją posługą. A to czasem ludzie rozmaicie, wiadomo, i na tym jest sprawa, to się trzeba go korygować. No ale święty człowiek. I takie wrażenie, bo teraz odprawiałem w tym roku też mszę świętą w tym grobie, gdzie obecnie przebywa na ołtarzu świętego Sebastiana. Tam się stoi przy ołtarzu, ta płyta marmurowa i pod spodem leży wujek Karol jako relikwia. To się czymś nie chciał wiedzieć, że ktoś tam 50 lat prawie, nie? I ten jako relikwia. A ty co? Ojciec Leon Knabit jest autorem wielu książek. Prowadził również popularne programy telewizyjne. 4 lata temu w uznaniu za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, za krzewienie wiary i zasad moralnych wśród dzieci i młodzieży został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wśród wielu żartów w Sanoku mówił także, że wydaje mu się, że dostał Krzyż Kawalerski za długie lata kawalerskiego życia w zakonie.